Bardzo dużo mówimy o śmierci Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu. I dzisiaj w szczególny sposób chcemy przypomnieć sobie to najważniejsze wierzymy wydarzenie we wszechświecie i to, co działo się zaraz po Nim, niedługo niedziela zmartwychwstania, ale dzisiaj chcemy się przez chwilę skupić na tym, co się wydarzyło 2000 lat temu na wzgórzu, które nazywamy wzgórze Golgoty czy wzgórze Kalwari. I takie pytanie chciałbym na początku zadać i spróbujemy odpowiedzieć sobie na to pytanie, dać odpowiedź. Dlaczego krzyż? Dlaczego krzyż dzisiaj wspominamy? Dlaczego o krzyżu Jezusa Chrystusa tak dużo mówimy? Dlaczego o nie, czym, o kimkolwiek czy czymkolwiek innym, ale o krzyżu Jezusa Chrystusa, na którym Jezus umarł? Pozwólcie, że powiem pewną historię, jaką słyszałem Jakiś czas temu. Otóż pewien chłopiec zgubił się w mieście, w swoim mieście, w którym mieszkał. Zaczął płakać, znalazł go policjant i to był bardzo dobry policjant. Zaczął ocierać mu łzy i mówi: Chłopcze, czemu płaczesz? A on mówi: Zgubiłem się i nie wiem, jak trafić do domu. I wtedy ten policjant mówi, nie płacz, na pewno znajdziemy twoją mamę, twojego tatę, znajdziemy twój dom. Mówi, przypomnij tylko sobie, na jakiej ulicy mieszkasz, a on przez łzy nie pamiętam. A w jakiej części miasta mieszkasz? Nie pamiętam. A jaka jest nazwa tej ulicy? Jaki autobus tam jeździ? A on mówi, no nie pamiętam. I znowu zaczyna płakać, i ten, ten policjant próbuje mi jakoś pomóc, i po pewnym czasie ten chłopiec mówi: Tak, jest jedna rzecz. Niedaleko mojego domu jest kościół, budynek kościelny. I tam jest wieża, i na tej wieży jest krzyż. I mówi: Jak tylko zobaczę ten krzyż na wieży kościoła, to znajdę drogę do mojego domu. I wtedy. Ten policjant już wiedział, o jaką to wieżę chodzi, gdzie jest ten sakralny budynek i gdzie jest ten krzyż, i dzięki temu znaleźli miejsce jego domu, znaleźli drogę do domu. I ta historia pokazuje nam coś bardzo ciekawego: że krzyż może być drogowskazem, który poprowadzi nas do właściwego miejsca w naszym życiu. Krzyż może być drogowskazem, który poprowadzi nas do domu, chociaż może wcześniej nie znaliśmy właściwej drogi. Krzyż może poprowadzić nas do właściwego celu, jaki Bóg przygotował dla nas, dla naszego życia. Tak naprawdę naszym miejscem, naszym domem nie jest jakiekolwiek miejsce na ziemi, ale to jest wieczności w niebie razem z Bogiem. Tak? A więc jeśli to jest takie miejsce, potrzebujemy znać drogę, potrzebujemy mieć drogowskaz i Krzyż Jezusa, na którym on umierał, jest tym drogowskazem. Jezus Chrystus mówi o sobie: Jestem drogą i prawdą i życiem. I to, co dokonało się na krzyżu, tak naprawdę sprawia to, że droga do nieba jest otwarta, która była zamknięta przez wiele set. I tysięcy lat wcześniej z powodu upadku człowieka, z powodu, z powodu grzechu Adama i Ewy. Jeszcze jedna historia. Zanim zaczniemy, czytać Boże Słowo, i zanim przejdziemy dalej do, do kilku punktów, o których chciałem się podzielić. Czasami ludzie mówią bardzo różnie o chrześcijaństwie. I spotkałem się z bardzo ciekawym podejściem. Ktoś kiedyś spytał się mnie i mówi, tak, czy ty jesteś chrześcijaninem? Ja mówię, tak jestem. A on mówi, a udowodnij. I pyta się drugiej osoby, czy ty jesteś chrześcijaninem? A ta druga osoba mówi, tak jestem. I ta pytającaś mówi, to udowodnij. I to, co się wydarzyło za chwilę, jest trochę tragikomiczne, ale pokazuje nam, jak czasami możemy myśleć, czy jak ludzie myślą. Mówi tak, bo ja jestem chrześcijaninem, i sięgnął gdzieś głęboko, i wyjął krzyżyk, i mówi: O, to jest dowód, że jestem chrześcijaninem. Czy nie ciekawe podejście do sprawy? I dlatego chciałbym, byśmy zadali pytanie, dlaczego mówimy o krzyżu? Dlaczego Krzyż Chrystusa? Czy chodzi tylko o zewnętrzny symbol? Czy chodzi tylko o. Część, nie wiem, niektórych ludzi ozdoby, czy jakaś ozdoba, czy chodzi o coś więcej. Jest Więc dlaczego krzyż? Dlaczego my, chrześcijanie, mówimy o krzyżu tak wiele? Dlaczego krzyż dla nas jest tak ważny? Dlaczego w XXI wieku w ogóle wspominamy to rzymskie narzędzie i śmierci, i wcześniej tortur? Dlaczego w kościele mielibyśmy mówić o czymś tak w ogóle nieprzyjemnym jak krzyż? Dlaczego dzieciom nie szczędzimy horroru sceny ukrzyżowania? Pokazywaliśmy ją tutaj dwa razy, a z tego co wiem, wszystkie dzieci zazwyczaj są zaznajomione nie tylko z historią, ale z tym obrazem. Więc to są wszystko pytania o krzyż. I oto odpowiedź. Oto. Początek odpowiedzi, bo na tym krzyżu umarł Chrystus. Dlatego mówimy o krzyżu, bo na krzyżu umarł Chrystus za grzechy całego świata, za moje grzechy, Twoje grzechy, za każdego z nas. Dlatego mówimy o krzyżu, ale popatrzmy na kilka fragmentów z Biblii, jeśli ktoś może otworzyć i chce ze mną razem. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział i drugi rozdział mówią dużo o krzyżu Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł, kiedy pisał, do Koryntu, to już w 17 wersecie. Następnie w 18 wersecie, mówi, dlaczego on nie przestaje mówić o krzyżu Jezusa Chrystusa. Dlaczego krzyż Jezusa Chrystusa jest w jego nauczaniu, w jego służbie i w kościele jest dla niego tak istotny i tak ważny. I czytajmy, pierwszy do Koryntian, pierwszy rozdział i 17 werset. A mówi on tak, nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił czego? Mocy. Więc jeden z bardzo ważnych powodów, dlaczego mówimy o krzyżu, dlatego, że jest w tym moc. I nie mówi apostoł Paweł o jakimkolwiek krzyżu, ale mówi o krzyżu Chrystusa. To jest bardzo ważne. Wielu ludzi umierało na krzyżach, i to różnych krzyżach, na przestrzeni historii, w przestrzeni wieków, a szczególnie w cesarstwie rzymskim. Ale śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu była inna niż śmierć kogokolwiek innego w historii. Dlatego mówimy o krzyżu Chrystusa, a nie jakimkolwiek krzyżu. Następny werset, werset 18 pierwszego rozdziału apostoł Paweł idzie dalej, mówi coś więcej i mówi tak: Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia jest czym? Mocą Bożą. Mówienie o krzyżu. Przypominam sobie kiedyś w Polsce był taki znany apologeta chrześcijański Rawi Zakarajas. Czy ktoś kiedyś słyszał o nim? Był tutaj w Warszawie na dużej hali Torwar, tam się odbywa wiele różnych spotkań, konferencji, koncertów przez wiele lat. I kiedy ten za Karajas był na na Torwarze była tam wielka chrześcijańska konferencja dla młodych ludzi, dla młodzieży. I to co zobaczyłem to było bardzo ciekawe, ponieważ przyszło bardzo wiele młodych ludzi, była pełna sala, a oprócz tego zaczęli wchodzić bardzo ciekawi młodzi ludzie z takimi Pióropuszami na głowach, stojące włosy na cukier, kolorowe i rokezi w takich czarnych skórach z ćwiekami. To były takie czasy, kiedy wielu ludzi słuchało takiej muzyki. I oni tak wchodzą, wchodzą, patrzę, coraz ich więcej. Całe takie grupy tych młodych ludzi i, i tak zastanawiałem się, no, ciekawe, co teraz będzie. Czy ten rawi Zakaraja z główny mówca kaznodzieja, nawiąże coś do nich, czy coś będzie, próbować, mówić, bardziej młodzieżowego. Będzie mówić coś innym językiem. A on postanowił, że będzie mówić, miał jeden temat krzyż Jezusa Chrystusa. I tak głosi o tym krzyżu, ja tak patrzę na tych młodych ludzi i patrzę na Niego, i słucham, myślę, to chyba ich nie dotknie. Myślę. Mówić o krzyżu Jezusa, do takich ludzi, oni potrzebują czegoś naprawdę mocnego, żeby poruszyć ich sumienia, ich serca, ich wnętrza. I tak patrzę kątem oka na nich, słucham tego. I za chwilę Rawik robi wezwanie. Mówi: Kto chce oddać życie Jezusowi, niech wyjdzie do przodu. Pierwsi ludzie, jak zaczęli wychodzić, to ci wszyscy irokezi, kolorowi. Płaczą, przeżywają? Byłem taki zdziwiony z jednej strony, a nie powinienem być. Bo mowa o Krzyżu jest mocą Bożą dla zbawienia, ku zbawieniu, dla tych, którzy uwierzą. Dla jednych może być głupstwem, dla innych może być bluźnierstwem, dla innych może być czymś nieważnym i nieistotnym, ale dla wszystkich wierzących mowa o Krzyżu jest mocą Bożą ku zbawieniu. Ten werset 18 mówi. Mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy zginą, którzy giną, ale dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Kiedy byśmy czytali drugi rozdział, te, tego samego e, pierwszego listu Pawła do Koryntian, drugi werset, to czytamy, co apostoł Paweł postanowił, że w tym mieście ześwieczonym, pogańskim Koryncie będzie głosić. I mówi tak w drugim rozdziale, drugim wersecie: Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to Ukrzyżowanego. Mówi: Zrezygnowałem z ludzkiej mądrości, choć mam przygotowanie i jestem trochę nauczony, egzaminów trochę zdałem. Choć teologii nie tylko liznąłem, ale jestem sam teologiem. Choć wiele rzeczy mógłbym tu powiedzieć, mówi, wśród was. Koryncie, cegłoś tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Kiedy byśmy czytali jeszcze pierwszy rozdział, a dwudziesty trzeci werset tego samego rozdziału i tego samego listu, pierwszy list Pawła do Koryntian, to apostoł Paweł mówi raz jeszcze, mówi tak, my zwiastujemy, czyli my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów to jest zgorszenie, bo dla Żydów, dla Hebrajczyków, wszyscy ci, którzy zawiśli na drzewie, byli przeklęci, byli przekleństwem. A dla innych ludzi, czyli dla Pogan, dla Greków, dla wielu, to, to głupstwo. No, co to, że ktoś umarł na krzyżu, a jednak, mówi apostoł Paweł, zwiastujemy, głosimy Jezusa, Chrystusa ukrzyżowanego. Oto jeszcze jeden powód. Czytaliśmy już o tym i przeczytaliśmy z pierwszego, z pierwszego listu Pawła do Koryntian, to że Paweł tak dużo mówił o krzyżu. I ciekawe jest to, że jeden z największych apostołów wszechczasów, jeden z największych przywódców chrześcijaństwa, jeden z największych apologetów chrześcijańskich. I człowiek, który zostawił nam największą część tej księgi. Biblii Nowego Testamentu, czyli apostoł Paweł. Człowiek, który założył prawdopodobnie w pierwszym wieku najwięcej nowych wspólnot, wierzących ludzi, eklezji, kościołów. Ten człowiek mówił, że nie tylko warto jest głosić Jezusa, ale mówił: głoszę Jezusa i jego krzyż. Jezusa ukrzyżowanego. Kiedy pomijamy krzyż, to tak jakbyśmy podcinali korzenie chrześcijaństwa. Nic się nie ustoi. Potrzebujemy mieć jakiś układ odniesienia, potrzebujemy mieć centrum to jest krzyż Jezusa Chrystusa. Jeszcze jeden powód. Każda Ewangelia ile jest Ewangelii? Cztery w naszych Bibliach. Te kanoniczne Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. I każda z tych Ewangelii. Mówi o życiu Jezusa, i kiedy dochodzi do momentu ukrzyżowania Jezusa, to tak jakby tempo się zwalnia, i każdy ewangelista opisuje bardzo, bardzo dokładnie każdy szczegół z ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. Jest tak? Jeśli ktoś tego nie sprawdzał? Sprawdźmy. Są różne historie i cuda, i uzdrowienia z Życie i służby Jezusa, i czasami są w jednej Ewangelii powiedziane, a w drugiej? Przemilczane. Czasami jest tak, że są opisane historie i w jednej i w drugiej, ale ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa jest nie tylko w każdej z czterech Ewangelii, ale jest opisane jak najdokładniej. Minuta niemalże po minucie. Dlaczego? Po główną rzeczą, po co przed Jezus? To po to, żeby umrzeć na krzyżu. Ewangeliści o tym wiedzieli. My dzisiaj, kiedy czytamy Biblię, widzimy to bardzo wyraźnie. Mateusza 27 rozdział, od 27 wersetu, Marka 15 rozdział, Łukasza 23, czy Jana 19 rozdział. Coś jeszcze. Dlaczego Jezus umierał na krzyżu i czemu mówimy tak dużo o krzyżu? Na krzyżu wypełniły się prostwa Starego Testamentu. Kiedy czytamy psan 22, czytamy tam o przybiciu Jezusa do krzyża. Psalm 22, od 17 do 19 wersetu, szczególnie te wersety, o tym mówią. Psalm 69, Izajasza 53 rozdział, który w fragmentach dzisiaj mogliśmy też wysłuchać. To są wszystko proroctwa, powiedziane setki lat wcześniej, zanim przyszedł Mesja, zanim przyszedł Jezus, o tym, że będzie ukrzyżowany i to o, to, o tym, w, jak, w jaki sposób Jezus umrze. Coś jeszcze. Pan Jezus, kiedy chodził po ziemi ze swoimi uczniami, prorokował o swojej śmierci. Czy to nie jest ciekawe? Prorokować, jak się umrze? I wszystkie te prostwa samego Jezusa, które wypowiedział o sobie, spełniły się dokładnie w jego ukrzyżowaniu. Coś jeszcze więcej. Na krzyżu dokonało się odkupienie. Z jednej strony sprawiedliwość Boża tam się wykonała, a z drugiej strony łaska Boża się objawiła. To jest takie miejsce, gdzie i sprawiedliwość Boża, i Boża łaska idą w parze. Łaska i prawda. Boża sprawiedliwość i Boża łaska. I tam na krzyżu dokonało się odkupienie. Ojciec ofiarował swojego Syna za każdą duszę, za każdą ludzką duszę. Za każdego z nas. Jeszcze jeden powód. Krzyż Chrystusa jest centrum chrześcijaństwa. Bez krzyża chrześcijaństwo staje się filozofią albo staje się religią. Nikt nie chce religii. Ludzie szukają mocy, ludzie szukają autentyczności. Kiedy usuniemy krzyż Jezusa Chrystusa z chrześcijaństwa, zostaje tylko religia, zostaje filozofia. Tak naprawdę ktoś powiedział tak i zapisałem sobie to zdanie i bardzo mocno powiem, mnie ono poruszyło. Jezus Chrystus nie przyszedł po to na ziemię, aby dać nam religię, ale umrzeć za nas. Pan Bóg nie wysłał swojego Syna na ziemię, abyśmy mieli religię. Nawet na, możemy ją nazwać chrześcijaństwo i najładniej, lepiej tylko możemy, ale po to wysłał swojego Syna, żeby umarł za nas. Dlatego mówimy o krzyżu, dlatego krzyż Jezusa Chrystusa jest dla Kościoła, dla chrześcijaństwa, dla nas dzisiaj tak bardzo ważny. Coś jeszcze wydarzyło się na tym krzyżu. Na krzyżu każda ludzka niewola, duchowa niewola, emocjonalna niewola została przerwana. Rozpoczął się proces wolności. Na krzyżu każda ta niewola ludzka, jaką Jacyk, ludzie byli związani, została odwrócona. Kolosan drugi rozdział 13 wersetu. Czytamy tam aż po piętnasty werset, że Pan Jezus, kiedy został przybity do krzyża, i kiedy umarł na krzyżu, a później zmartwychwstał, to wszystkie moce ciemności zostały odarte ze swojej siły. Tam jest użyte słowo które można by przetłumaczyć na język polski, języka greckiego oryginalnie, jako obedrzeć ze skóry. Przetłumaczone w Bibliach, szczególnie w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej jest tam powiedziane rozbroił nadziemskie władze i wieczności. kiedy został przybity do krzyża, kiedy rzekł te słowa, wykonało się, kiedy umierał na krzyżu. Czy nie jesteśmy wdzięczni za to, że rozbrojone są wszystkie nadziemskie władze i wieszności? Nie mają siły, nie mają więcej autorytetu nad nami, którzy wierzymy w to, co Jezus Chrystus dokonał dla nas na krzyżu przez swoją śmierć i dalej w zmartwychwstanie. Rozbroił nadziemskie władze, czyli jeśli jakąkolwiek władzę, czy autorytet, czy moc te władze miały kiedyś, dzisiaj przez to, że Jezus umarł na krzyżu, tej władzy tak naprawdę autentycznie nie mają. Diabeł i wszystkie moce ciemności uzurpują sobie ciągle to prawo. Wielu ludzi żyje w strachu, ponieważ nie zna prawdy. Na tym to polega. Kiedy poznamy prawdę, że Bóg jest dobry, że nas kocha, i że Jezus zwyciężył tam diabła i moce ciemności, zaczynamy, móc, zaczynamy żyć innym życiem, życiem zwycięskim. To dzisiaj jest moja modlitwa, aby Bóg dał to objawienie w naszych serc, że możemy wszyscy żyć w wolności od przekleństwa, od zła, od grzechu, od wszystkiego, czym diabeł trzymał ludzi w niewoli. A i dzisiaj trzyma, ale tak naprawdę on nie ma mocy. I to słowo greckie, jakbyśmy przetłumaczyli na język polski tak dosłowniej, to nie byłoby rozbroić, ale obedrzeć ze skóry. Teraz wyobraźmy sobie, jakbyśmy obdali rękę kogoś ze skóry, z tej zewnętrznej powłoki, jak jest bardzo nieprzyjemną rzeczą, czegoś dotykać, jeżeli jest rana na naszej ręce czy na skórze. Oto w taki sposób Jezus rozbroił i obdarł ze skóry nadziemskie władze i zwierzchności, wszelkie moce ciemności. Jeszcze popatrzmy przez chwilę na krzyż Jezusa Chrystusa. Patrzmy, co tam się wydarzyło. Wszystkie nieszczęścia człowieka zostały pokonane. Powiedzmy to razem, pokonane. Jakiekolwiek nieszczęście, którymi diabeł próbował dotykać nasze życie, wszystko to jest w Jezusie pokonane. Cokolwiek by to było. Czy to wina, czy potępienie, czy ból, czy cierpienia, czy troski, czy śmierć, wszystko jest pokonane. Jezus umarł, a my możemy cieszyć się wolnością. Dlatego Krzyż Jezusa jest tak ważny dla nas. Dlatego mówimy o Krzyżu Jezusa, i dlatego apostoł Paweł, gdziekolwiek był, a szczególnie czytaliśmy te fragmenty z listu do Koryntian, mówił o tym, że jest moc mówienia o Krzyżu. Jeśli chcemy tego doświadczyć, to zachęcam, głosząc dobrą nowinę Ewangelii swoim bliskim, znajomym, swojej rodzinie, teraz, nawet w tym okresie świąt, albo kiedykolwiek w naszych pracach. Widzę nie z wielu studentów, wielu ale głównie pracach, tak? Ale są studenci. I wśród studentów na naszych miejscach nauki głośmy, krzyż Jezusa. Mówmy o krzyżu Jezusa, bo w tym jest moc, o krzyżu Jezusa Chrystusa. Na Krzyżu Jezusa została otwarta nowa droga do nieba. Do Hebrajczyków mówi o tym, że możemy wstąpić na nową drogę, nową i żywą, całkowicie nowa droga do nieba. I za chwilę chciałbym, byśmy mogli powstać i modlić się, dziękować Bogu za Pana Jezusa i za to, że umarł z naszych grzechy, za to, że Jezus cierpiał na krzyżu za nas, ale jeszcze przez chwilę popatrzmy na krzyż. Popatrzmy na krzyż, popatrzmy na Jezusa, który tam cierpiał, umierał. I coś musimy jeszcze stwierdzić o krzyżu Jezusa. Krzyż jest radykalny. Nie ma to tamto. Nie ma, przeproś. Z krzyżem, jeśli ktoś się pojawił w Cesarstwie Rzymskim z krzyżem, to znaczy, że pożegnał się ze wszystkimi i z życiem. Dobrze myślę? Dzisiaj, kiedy ludzie mówią, ja noszę krzyż tu czy tu czy gdziekolwiek, to wcale tego nie oznacza dla wielu ludzi. Ale w tamtych czasach, kiedy zobaczono człowieka z krzyżem, to rozumiano: oho, krzyż rozprawi się z nim na 100%. Krzyż radykalnie odbierze mu życie. Krzyż nie zna kompromisu. Krzyż nie oszczędził nawet Jezusa Chrystusa. Moc krzyża odchodzi gdy zmieniamy narzędzie śmierci w przedmiot dekoracyjny albo symbol. Wielu ludzi czci krzyż jako symbol, ale nie ma pojęcia o mocy krzyża Jezusa Chrystusa. Potrzebujemy być ludźmi, którzy mają to objawienie, wierzą całym sercem i tak żyją w mocy krzyża Jezusa Chrystusa. I teraz zastosowanie tego wszystkiego, o czym mówiliśmy dla nas przez chwilę. Krzyż Jezusa nie tylko spowodował koniec życia Chrystusa, ale ma spowodować koniec starego życia w nas. Jeszcze raz to powiem. Krzyż Jezusa nie tylko sprawił koniec bicia Jezusa tutaj na ziemi i jego śmierć na krzyżu, ale ten sam krzyż ma sprawić koniec naszego starego ja, starego życia. Tej natury starej Adama, tego starego post postępowania, które mówi, żeby bardziej dogadzać sobie, zamiast kochać innych. Tak jak Chrystus zmartwychwstał, my też możemy mieć nowe, zmartwychwstałe życie razem z Jezusem. Krzyż nie ponosi, nie podnosi starego życia na wyższy poziom. Niektórzy tak uważają. O, trochę poczytam Biblii. O, podnoszę ręce. O, pojawię się w jakimś dobrym miejscu, zwanym kościołem. O, trochę się pomyślę więcej o Bogu. Nie, 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 nie. Krzyż nie podnosi starego życia na troszkę wyższy poziom, ale pozbywa się starego życia zupełnie. Czy to jest radykalna Ewangelia? To jest taka. Chrystusa Ewangelia. Więc Krzyż zabija stare życie aby dać nam nowe. Możemy powstać? I chcemy się pomodlić i podziękować naszemu Bogu Ojcu, za Pana Jezusa Chrystusa. Jest to szczególny czas, kiedy cały chrześcijański świat, właściwie cały świat, zamieszkały, jak to mówi Nowy Testament, ekumena, ekumena tak? Mówi i myśli w tych dniach o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa i Jego śmierci na krzyżu. Krzyż zabija stare życie, aby dać nam nowe. Pan Jezus, kiedy stał wskrzeszony z umarłych, to miał nowe ciało, mógł przenikać przez ściany, mógł robić to, czego wcześniej jego ziemskie ciało miało ograniczenia, nie mógł tego robić. I głęboko wierzymy, że ta sama moc, która wzbudziła Jezusa z martwych, działa dzisiaj w kościele, działa dzisiaj w nas ale nie ma mocy zmartwychwstania bez poddania się krzyżowi Jezusa i procesu uśmiercenia. Dlatego chcę zachęcić nas, byśmy wołali do Boga przez chwilę, dziękując Jemu, może w krótkich, indywidualnych modlitwach, może wszyscy razem podziękowali za to, że dał nam swojego Syna, Bóg Ojciec, na krzyż, na śmierć, abyśmy w Nim mieli życie wieczne. Panie, dziękujemy Tobie. Może chcemy przez chwilę Tobie podziękować. Może modlimy się o każdą osobę Cię wśród nas, abyś dał nam objawienie Twojej wielkiej łaski, Twojej miłości. Panie, modlimy się, aby Twój krzyż przenikał w nasze życie i ta moc krzyża, Panie, płynie do naszego życia. Modlimy się. Panie, my nie chcemy udawać chrześcijan czy udawać chrześcijaństwa. Panie, nie chcemy być chrześcijanami na pokaz, ale my chcemy być tymi, Panie, którzy całkowicie, radykalnie Idą za Tobą, by służyć Tobie. Panie Jezu, dziękujemy, że Ty umarłeś za nasze grzechy, aby nas zbawić. Ja dzisiaj modlę się o każdą osobę, tej, która jest. Panie, aby ktokolwiek jeszcze nie podjął tej decyzji na 100%, że chce iść za Tobą, aby dzisiaj powiedział, Panie Jezu, przebacz moje grzechy. Panie Jezu, wierzę, że umarłeś za mnie. Wierzę, że cierpiałeś na tym krzyżu za mnie, dla mojego zbawienia. Ja dzisiaj oddaję Tobie moje serce i moje życie. Zachęcam przez chwilę jeszcze. Spędźmy czas w modlitwie, dziękując Bogu. Jeśli potrzebujesz zbawienia, tam gdzie stoisz, teraz wołaj do Boga, czy w ciszy, czy nawet głośniej, mówiąc: Panie Jezu, przebacz moje grzechy. Zapraszam Cię do mojego serca. Wierzę, że umarłeś za mnie. Dziękuję za Twój krzyż. Wiem, że jest moc w Twojej krwi, i wiem, że jest moc w mówieniu o krzyżu Jezusa.